cześć, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Klapkis i dzisiaj będziemy grać w Roblox i nie, spokojnie, mamy do wyboru Skibidi Gang i Camera Gang, wybieramy Skibidi Gang, jesteśmy w Skibidi Gang i jesteśmy na kiblu, albo w kibelku, albo jak inaczej by to określić. Dzisiaj skupiamy się na rozgrywce, ale nie jest to Skibidi Toilet, jest to Fart Race, w którym będziemy pierdzieć, to jest chyba najprostsze możliwe określenie tego, co się tutaj będzie działo, więc zobaczymy, możemy zbierać kubki, proszę bardzo. O, idealnie. I teraz idziemy tu i pierdzimy tutaj. Uwaga. O, ale mam tyłek wielki. Dostaliśmy 13. Nie wiem czego. A, dostaliśmy 13 dogecoinów. To jest ta waluta krypto, prawda? Tak mi się wydaje. Ej, dobra, tutaj to są też jajka. Za 50 jest pierwsze. Potrzebuję też mocy. Mocy pierdzenia. Ona jest tutaj przede wszystkim najważniejsza. Żeby wykorzystać moc pierdzenia do stworzenia. Ej, chwila, jest też jajko za. Są też jajka za robuxy. A czym się różnią jajka duże od małych? Only 2 huge pets can be equipped. Dobra, czyli są duże pety. A, za 1000. A to jest też taki. Dobra, spokojnie, po kolei, bo jakby dużo rzeczy. Tu jest 100% na takiego peta legendarnego. 150 tysięcy czego? Kup. Dobra, mamy 150 tysięcy kup. Nice. A ile daje mi duży? A, tu mamy jakieś szanse. A, i tu już nie jest napisane, ile mają. A my, kurde. Dobra, kupujemy go też. Huge pet dice. Zobaczmy, które nam się trafi. Na pewno nic ciekawego. Common. Najzwyklejszy. 3 znaki zapytania. 210 tysięcy. Czyli gorzej, zdecydowanie gorzej. Jestem tylko na pierwszej strefie chyba, nie, dobra. Wszyscy są na pierwszej strefie. Gdzie są moje pety? Ten ma level 2 i... Aha, bo on daje mi 40% mojego najlepszego peta. Aha, czyli w ten sposób jest to zrobione. To jest całkiem fajne, co prawda bardziej się opłacało kupić te dwie. No, dobra. Musieliśmy sprawdzić, o co chodzi. Nie mamy też, widzę, na razie żadnych mnożników, niczego. Siema, bracie, kibelkowy tutaj. 12 riberfów? Riberfów, żeby przejść dalej? Chwila. To chyba trochę dużo. Dobra. O, pięknie. Ale mam tyłek. Jezus! Jaka szafa! Co jest? Okej, dostałem 1000. To nie jest mało. Mogę jeździć? Co to znaczy? Nie, ja muszę na kibelku! Get toilet after. Okej, czyli dostajemy kolejną toaletę. Lećmy dalej. Proszę bardzo. O, jak dobrze. Wspaniale. Perfekcyjnie. Nice. O, tak. Ej, chwila, lecę dalej niż ostatnio. Czy to się od razu zablokuje, że się nie odbijam jakby? Dobra, mamy ile? 3000. 5 mamy na kolejnego peta. Tutaj możemy też enchanty robić. A gdzie są... To są questy. Dobra, ej. Ja za tysiaka mogę dostać kolejnego huge peta. Albo za robuxy. Albo za coś. Dobra. Co mamy za toalety? Aha, są też różne toalety. Mogę, mam klasyczną. A nie, mam teraz tą. Plus 20% speeda i 10% na nagrody. Ej, to jest scam. Wszystkie są za robuxy praktycznie. 20%, 10% nagrody. Nie jest tu nic dobrego. Jak ja mam to rozumieć? Wszystkie są raczej takie słabe dosyć. Za ileś lajków? Co mam powiedzieć? Likes code. Nie znam tych kodów. Halo, gra nie powinna być taka trudna. Możemy też kupić psiową walutę, która nie jest chyba aż taka dobra. No dobra, spróbujmy. Base 211. Tylko 270 mam z tego. Czy ja mogę coś klikać na przykład, żeby lecieć dalej? Ja chciałbym milion polecieć. Mamy 900 tysięcy, co nie jest zbyt dużym wynikiem. 5 tysięcy mamy, żeby otworzyć naszego peta. Czy ten pet będzie dobry? Czy ten pet będzie słaby? Raczej będzie słaby. 50 tysięcy? Ej, to nie jest tak mało. Nie spodziewałem się, ile petów może mieć. 6! Dobra, a teraz pytanie. To możemy zebrać. Pytanie skromne moje. Czy jesteśmy w stanie... Są kody? Jest sklep. O to mi chodziło dokładnie. Czy możemy kupić jakieś szczęście? Szczęście nie. Moc kupiasta na 15 minut. Kupiasta moc jest zawsze super. Kupiasta moc jest zawsze perfekcyjna. Mamy też nagrody razy 2 na 15 minut. Perfekcja, perfekcja. Idealne, idealne. Uwielbiam to. Dziękuję serdecznie. Mamy też te punkciki, które to możemy... Gang points. O kurde, nie mamy punktów gangowych. Nie potrzebujemy jeszcze ich chyba, nie? Nie wiem, gdzie mógłbym je wykorzystać. W tym jest problem, bo wszędzie tutaj jest... Jakby to nie są punkty gangowe. To są normalne miliony. Dobra, idziemy skoczyć. Idziemy lecieć. Proszę mnie wystrzelić! Na mojej toalecie! Na mojej pupie. Teraz powinienem do miliona lecieć, ej! Teraz powinienem dać rady. O kurde, dam radę! Jest milion! Dobra, zbieramy toaletę.
Dziękuję. I za 3 minuty znowu dostanę tego peta. O, to jest dobre, to jest dobre, to jest dobre. Bardzo dobre. A ja mam mnożnik teraz razy 3, jeśli chodzi o to, a tu mam mnożnik 2-0. Spoko, co prawda nie wiem, czemu to aż tak dużo miejsca zajmuje, ale niech będzie. I przeskoczę na początek, no i proszę bardzo, kolejne 3000. Toilet, dostaliśmy toaletę. Unequip, plus 10% speeda, plus 5% nagród. Po co nam plus 5% nagród, kiedy możemy dostawać więcej procent nagród? Tu mamy plus 10% nagród, skibili toilet, proszę bardzo. Gdzie są w ogóle rebirthy, bo ja też tego nie ogarniam, rebirth. 100 tysięcy punktów muszę mieć. Upgrade, poop level, plus 10 max level, slash 1 rebirth. Aj, tu są te dogecoiny. O. Tylko dwa? Okej. Dobra, mam. Mam 10 na 10. Reach max level, rebirth. Aha, czyli potrzebuję rebirtha, żeby teraz przejść dalej. Mogę też auto rebirthy robić. No na razie jestem za słaby, szczerze mówiąc. Jeszcze za 2 minuty dostanę tego peta, więc myślę, że na razie nie wydaję pieniędzy. Zaoszczędzę sobie na troszeczkę więcej. Mamy 2000 tych punktów, tych na duże pety, więc moglibyśmy zobaczyć, co z tego wszystkiego jeszcze wyjdzie. Na te pety, pyk, otwieram. Dobra, pokażcie mi, dajcie mi coś dobrego, coś... Oczywiście dostałem zwykłego. Niech będzie. Dobra, jest epicki, nice! Ej, chwila, nie, epicki czy rzadki? Epicki mi wypadł. 0,5% szans, dobra, ja poproszę. 70% mojego najlepszego peta i wartość o 120% nagród. Dobra, to jest dobry pet. Mogę go ekwipować, bardzo ładnie. Tego też ekwipujemy na razie, chwila, czy on w ogóle cokolwiek daje? Aha, można mieć tylko dwa duże, dobra, to tego możemy... Można je połączyć, ile ich potrzeba, żeby je połączyć? Coś plus psie tego, żeby zenchantować. Uuu... Dobra, to czy jestem w stanie tego? Okej, okay, equip, merge all. Nie chcę połączyć wszystkich. Jak mam go połączyć? Mogę go sprzedać? Sprzedaj? Czy ja dostałem coś za to? Nie wydaje mi się. Nie wydaje mi się, żebym coś dostał. Dobra, lecimy. Woo! Dobra, moje pety lecą za mną. Lecimy do milionów. Teraz mam 387 tysięcy, to ja polecę jeszcze może do 300... 400? 500? O kurde, no teraz zostaje pieniądze. Potrzebuję zbierać na to za 50 tysięcy. Ale to jeszcze zaraz. Zaraz będziemy mieli jeszcze tego jednego peta za 150 tysięcy. To będziemy mieli ponad 500 tysięcy. To będziemy w stanie może nawet dwa razy przelecieć. To byłoby naprawdę idealne. Proszę bardzo, 4 tysiące. Coraz więcej dostaję tego wszystkiego. Niestety nie stać mnie na zbyt dużo rzeczy tutaj, ale no, jestem jeszcze w stanie coś tam podziałać. Proszę bardzo, jest ready. Poproszę go, super. Dobra, kolejna randomowa nagroda. O kurde, to też może być ciekawe. Mamy 5 petów, mamy 2 legendy. Dobra, mamy 530 tysięcy. Teraz pytanie, czy te pety możemy ze sobą połączyć? A, żeby połączyć, potrzeba mieć 5 takich samych. Aż 5. To teraz pytanie, czy powinienem... Nie powinienem chyba oszczędzać, powinienem chyba lecieć. Zobaczmy, ile jestem w stanie pocisnąć. O kurde, ten gościu też daleko leci. Daleko... O, przebił mnie. Nie, ja go przebiłem! No... O, 2 miliony 6 tysięcy, kozak. No i tak można działać. Teraz pytanie, czy opłaca mi się w ogóle w jakimkolwiek stopniu zbierać te punkty, bo jeśli nie opłaca mi się zbierać tych punktów, to nie ma sensu tego robić. No po prostu, a jeszcze można widzę teraz mieć boosta od znajomego, jeśli się z kimś gra. To też jest spoko. Jest też szczęście. Ile kosztuje taki jeden? 50k punktów kosztuje tyle, że mógłbym kupić sobie o wiele więcej petów. To wydaje mi się, że raczej nie. Wydaje mi się, że raczej nie. Są oczywiście też lepsze pety. Można tu kupić takiego peta za 200 borbux, który z Goku. Ile on daje? 5 milionów! Dobra, bierzemy go. 5 milionów dawać. A mam 10 milionów, a mam razy 2. Zapomniałem. Dlatego mam razy 2. I teraz... A, bo jeszcze on mi daje 40% mojego najlepszego, a ten 70% mojego najlepszego. Okej, okay, to brzmi dobrze. To chwila, to ile teraz jestem w stanie zrobić? Mamy questa, dziękuję. Dostawaliśmy 6 tysięcy na skok. Zobaczmy, ile teraz jesteśmy w stanie zrobić. Lecimy! 16-20 okrążeń! O Boże! 43 okrążenia, 130 tysięcy dostaliśmy. rebirth? Możemy zrobić rebirtha. Rebirth requires all your rewards, but keep your power. Czy chcemy to zrobić? Fila, nie zabierze mi petów. Nie, tak, nie zabierze mi petów. Konkret! Lecimy! Woo! Lecimy! 40 coś okrążeń. Nie mogę niestety tego skipnąć w żaden sposób, ale dobra, no ja tu nie będę narzekał, nie? Jakby...
To jest, mam najwięcej, nie, to ktoś tu ma więcej mocy niż ja. Mogę znowu zrobić reberfa. A ja potrzebuję aż 12 reberfów, żeby tam się przedostać. Dobra, robimy auto reberfa. A, nie mogę mieć auto reberfa. Dobra, to lecimy dalej. Musimy przeskoczyć 12 razy. To oczywiście zajmie chwilę, ale będziemy w stanie to zrobić bez żadnego problemu. Zaraz dostaniemy jakieś tutaj potężne pieniądze. Dobra, proszę bardzo, kolejny reber. W ogóle możemy też robić te upgrade'y na kupę, bo mamy tych punktów trochę. Po 5, nie wiem, czy to do końca mi daje, szczerze mówiąc, ale mamy wszystkie upgrade'y, nie? Jakby luz. Ostatnio dostaliśmy 300 tysięcy, więc może po reberfie dostaniemy teraz więcej niż 300 tysięcy, dodając te punkty. To jest bardzo dobre pytanie. Nie znam odpowiedzi na nie. 10 milionów, 11 prawie. Jesteśmy dalej 300 tysięcy, więc okej. Reberf jest teraz za 370. A kurde, zwiększa się, zwiększa. Już nie tak łatwiutko, już teraz dwa razy trzeba robić skok, żeby przeskoczyć. Dobra, niech będzie, nie ma problemu. Który to jest w ogóle mój reberf? Jakoś trzeci, czwarty? Dopiero czwarty. O kurde. Ile razy on zrobił obroty? Tam on ma 700 tysięcy. Dobra, no ja nie ogarniam, co on tutaj robi, szczerze mówiąc. Ja myślę, że ja robię szybko. O, pu, 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 pu. Ale on robi tyle obrotów naraz, że ja nawet nie skomentuję. No przecież ile ja mam? Ja mam 10 milionów mocy, a on ma... Aha, bo on ma 4000 reberfów. 4000, okej. Okay. Można mieć 4000 reberfów. Jakby to też jest jakaś opcja, nie? Jakby nie patrzeć. Plus 10% tylko dostaję za reberfa więcej. No, jeszcze muszę to upgrade'ować. Proszę bardzo. A, bo to jest mnożnik za zbieraną kupę, już rozumiem. Czyli teraz za każde... O kurde, dobra, i teraz będę dostawał więcej. Za każdym już mam 12 milionów, 13 milionów, dobra. I to jest konkret teraz, dobra, to teraz mając 14 milionów jestem w stanie przeskoczyć chwilę. Reberf. A, zrobiłem reberfa w trakcie lotu? To tak można w ogóle? To jest dozwolone? Yeah. Jaka głupota. I 400 tysięcy tym razem dostałem. Dobra, czyli teraz mi się opłaca te kupy zbierać. Dobra, jeszcze robimy kolejne, bo kolejne punkty na reberfa, bo dostałem i mam wystarczająco. Dobra, zbieramy teraz te kupy. Te czerwone są najlepsze, zdecydowanie są najlepsze. A ja się zastanawiałem na początku, dlaczego to tak wszystko powoli idzie, kurde. Jak to wygląda? Nagle mam 25 milionów. Okej, okay, dobra, ja nie narzekam, lecimy. Po tym robimy reberfa. Co? O kurde, ale lecimy. O kurde, ja już jestem w stanie 80, 90, 100 zrobić, 109. Dobra, reberf i... A i znowu mam 27. Czy one mi się nie resetują w ogóle w żaden sposób? I też chyba widzi każdy kupy osobno. W sensie nie wiem, czemu akurat kupa daje mi więcej mocy pierdzenia, ale nie będę w to wnikał. Dobra, 38 milionów mocy, lecimy. Mój kuperek daje sobie rady tutaj fantastycznie po prostu. Perfekcyjnie, 100, ile? 30? 140, 150. 1 300 000? Starczy, spokojnie. To teraz robimy jeden tylko. Tylko raz wystarczy, że skaczę. Już jestem w stanie to zrobić, zero problemu. Jeszcze jest autopierdzenie. Mogę sobie autopierdzenie dać, to jest piękne. Tutaj są punkty gangowe, a te punkty psiowe są jeszcze... aha, bo mogę za punkty psiowe kupować te, okej. Okay. Aha, i tu są diamenty. Dobra, no diamentów na razie nie potrzebujemy. Na razie jest gites, gutes. Bardzo dobrze. Czemu się wyczyściło? Aha, bo kolejna runda, rozumiem. To ja robię reberfa w tym czasie. To jest który mój reberf? To jest reberf mój ósmy. Numer 8. Bardzo dobrze, poproszę mnie tu puścić. Ja idę już w skok. Co? A, zbieraj kupy. Nie ma ich prawie, halo, to jakiś skam. Ja potrzebuję tych czerwonych kup trochę. Ile ja dostaję? Aha, bo mi teraz zresetowała akurat. Dobra, niech będzie. To mam teraz 14 milionów. Dobra, to rzeczywiście się opłaci je zbierać teraz. Ja mówię, kto za mną łazi? A to moje pety cały czas. Piękne. Cudowne, fantastyczne. Dziękuję, dziękuję. Trochę kupek, ile tam jeszcze? Jeszcze 11 sekund. Dobrze, ja w tym czasie się wyboostuję na... jakieś 30 milionów, to nie będę narzekał. Mógłbym też kupić jakiegoś normalnego peta za te na przykład 150 tysięcy i zobaczyć, ile to tego. W sumie to będę mógł to zrobić zaraz. O, dobra, mam 31 milionów, 32 miliony, lecimy. Znowu ze 100 obrotów pewnie zrobię. Przynajmniej powinienem być w stanie tyle mniej więcej zrobić. Zobaczmy, jak to wygląda. Bu, 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 bu. Dobra, jest 100 na spokojnie, to dostaniemy masę pieniędzy. Potrzebujemy... dobra, mamy wystarczająco. Mamy 400 tysięcy w zapasie, więc możemy kupić jajko za 150 tysięcy. Pytanie, czy to będzie dobre jajko. Ej, 2 miliony? Ale tak od razu 2 miliony? To ej, to ten... ty w ogóle tutaj odchodzisz. Ciebie tu nie ma. Ciebie zakładamy 2 miliony. Dobra, to otwieram kolejne.
1 milion, dobra, otwieramy, niech będzie, otwieramy tutaj, proszę bardzo, 150 tysięcy te jajka. 1 milion, z rewelacji, szczerze mówiąc. Czy mi się trafił ten rzadki? 1 milion. Dobra, pootwierajmy ich, możemy jeszcze 4 otworzyć. Jak to się nie udało, nie starczająco pieniędzy? Mam wystarczająco pieniędzy. Pytanie też, ile te złote będą dawały pety. W sensie, jeśli to złote są, bo tutaj mogą być zupełnie inaczej. Dobra, jest git. 3 milionowy legendarny! O kurde, dobra, to ja już nie potrzebuję nic więcej. Tylko teraz poproszę mi dać tutaj pety. Mam 6 na 6 założonych, tego unequip, tego unequip. Zakładamy tego 3 milionowego, to jest spewniaczek. I teraz tak, te mamy 4. To nie jestem w stanie ich założyć. W sensie nie jestem w stanie ich połączyć. No nie, nie można ich połączyć. No to musimy jeszcze zrobić jeden skok. Tak, a mam 38 milionów. Zrobię skok, kupię i jeszcze będę w stanie zrobić wszystko. Ze 150 obrotów zrobię jak nic. Tak mi się przynajmniej wydaje. Uwaga, jest! Nowy rekord! 160, 1,5 miliona, dobra. Poproszę tego jednego za tego. Tego commona. 31, nie proszę o to nigdy, ale poproszę. To nie jest uncommon. To znaczy common. To jest uncommon. Common musi być. No nie rzadki! Jaki blue? Nie potrzebuję blue. Dalej. Dobra, jest! Proszę bardzo. Jezus. Dobra, mamy tych 5, łączymy je. Ile? 5 milionów jak się połączy! On jest na poziomie tej legendy. O kurde, to jest... Ile mamy bazowo? 20 milionów! O kurde. To jest niemało. To jest niemało. Lecimy dalej. Teraz 200. Nie no, może 200 nie zrobimy aż obrotów, ale może być blisko, może być blisko. No, 189, dzięki czemu możemy zrobić Rebirtha znowu z automatu. Lecimy znowu. Potrzebujemy 12, mamy 10, jeszcze 2 i jesteśmy w stanie dostać się na najnowszą strefę, która na pewno będzie fantastyczna. Ten gościu robił, nie wiem, 600 tysięcy czy 6 milionów, bo ja już nie wiem. Kolejny Rebirth bez żadnego problemu i lecimy na ostatnim Rebirthie. Uwaga! Puf! Lecimy, proszę bardzo. Zobaczmy. On tam zarabia hektyliony jakieś w ogóle. O, to jeszcze zrozumiałem, że paczkę mamy. 50! To jest moja randomowa nagroda. O Jezus, to nawet nie mam pytań. Kolejny Rebirth kosztuje 12 milionów? To nie jest mało, wam powiem. Chwila, ja mogę jeszcze tego robić. Tu jeszcze punktów mogę naładować przecież. Dobra, na maksa się ulepszyłem. Nice. Teraz powinniśmy... No dobra, teraz mamy 100 milionów. Dobra, nieważne, ja już nie potrzebuję nic więcej. Ja tylko to potrzebowałem. Czas pozbierać trochę kupek. Nie wiem. Nie spodziewałem się, że kiedyś powiem to w życiu, ale niech będzie. Musimy pozbierać trochę kupek. 300 milionów. Dobra, jest dobrze, jest nawet bardzo dobrze. Powinienem być w stanie teraz zebrać pieniądze o wiele szybciej. Dobra. Nie wiem, 800 obrotów? Czy coś takiego? 900, 1000, 1000... Okej, nie spodziewałem się 15 milionów, ale niech będzie. Potrzebujemy na Rebirtha 12. Mamy też jakieś questy, możemy zrobić. Dobra, i możemy... Dobra, zróbmy tego Rebirtha. Mamy teraz 400 milionów. Zróbmy jeden skok, kupmy pety za 5 milionów, czyli tyle, ile tam możemy. Wymieńmy pety i chodźmy na pustynię. Zobaczmy, jak wygląda pustynia. Znowu tam z 1500 obrotów zrobię. 1600, no, może być blisko. Dobra. Poproszę peta za 5 milionów. Jak dobre one będą? Rzadki. 17 milionów! No dobra, no teraz patrząc to, ile mam, to w sumie to już tak. I 14 milionów. O kurde. No to powiem wam, że część tych petów tutaj jest w ogóle bezużyteczna totalnie. Zakładamy tego i zakładamy tego. Teraz możemy jeszcze sobie zaupgrade'ować to. Cyk, 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 cyk. Na 130. Bardzo ładnie. I zebrać te kubki, które tutaj leżą. Będziemy mieli z pół miliona mocy. Nawet więcej, więcej nie będzie niż pół miliona. O kurcze. Dobra, 550 milionów. I idziemy na pustynię. Witam. Są tu za 250 milionów. O kurde. No muszę przyznać, że to jest konkret. To jest konkret. Nie mogę też połączyć żadnych. Możemy też tutaj lecieć. O tak. Ja tu prawie nic nie robię. Dostałem 21 milionów. Za taki kawałek, za taki smyr, który tu zrobiłem. Ej, ja mogę zrobić tu Rebirtha od razu. To robię Rebirtha. I znowu dostałem kolejne pieniądze. Ej, to jest zepsute. A na 50 Rebirthów na kolejny. Nie wiem, powiem wam, ile tych stref tutaj wszystkich jest dostępnych,
ale wydaje się, że jest ich tutaj totalnie od groma, jeśli chodzi o to. Teraz dwa skoki, żeby zrobić reberfy. Właśnie, może są też lepsze pety w sumie. O, to mogę jeszcze zaupgrade'ować. Mogę też reberfa kolejnego zrobić. Dobra, znowu mi się odblokowało, więc znowu możemy zwiększyć mnożnik, bardzo fajnie. A, i tu już nie ma tych dużych petów. To są tylko te zwykłe pety. A co to jest activity? Aha, nie mogę tu wejść po prostu. Dobra, także ja dziękuję wam bardzo serdecznie, moi drodzy, za oglądanie. Jeśli chcecie zagrać w grę, to oczywiście link jest w opisie. Póki co dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie. Trzymajcie się ciepło, do usłyszenia, no i cześć!